Witam Was na kanale MGSM.pl w ten upalny dzień. A dzisiaj trochę o telefonie ze znanej, lubianej, popularnej serii Moto G. Moto G 6+. Aktualną serię Moto G tworzą trzy modele. Podstawowy G6, ten topowy G6+, no jest jeszcze tańszy G6 Play. Czym się różnią, jakie mają specyfikacje? Odsyłam Was do opisu filmu. Tam macie i linki do specyfikacji, i do porównania danych technicznych wszystkich tych trzech modeli. My zajmujemy się jednak topowym modelem, tym najbardziej wypasionym. To może szybko zerknijmy, co jest w zestawie, jak wygląda telefon, a potem powiem Wam, jak mi się z niego korzystało. Moto G6 Plus dociera do nabywcy w jarzącym się limonkową zielenią pudełeczku, w którym poza telefonem znajdziemy szybką ładowarkę, przewód USB i silikonowy pokrowiec. To miły ukłon ze strony producenta, bo dzięki temu możemy chronić telefon już od momentu zakupu. W zestawie niestety zabrakło słuchawek. Na szczęście Moto G6 Plus ma wyjście mini jack, więc nie będzie problemu. A i tak wielu z nas nie używa tych zestawów fabrycznych, bo z reguły są po prostu słabe. Rzućmy jeszcze szybko okiem na telefon i rozmieszczenie poszczególnych elementów. Klawisze głośności i włącznika powędrowały na prawy bok. Lewy bok jest zupełnie gładki. Górna ścianka w zasadzie też jest gładka, bo mamy tam jedynie szufladkę na karty SIM i dodatkowy mikrofon. Najwięcej dzieje się na dole, bo tam znajdziemy port USB-C oraz wyjście mini jack. Głośnik w telefonie jest jeden. Ten nad ekranem, ten słuchawkowy, on odtwarza zarówno dźwięki, sygnały, jak i służy do rozmów. Po bokach od głośnika mamy przednią kamerę, diodę LED przedniej kamery, no i oczywiście czujniki. Natomiast pod ekranem znajdziemy logo Motorola, podłużny czytnik linii papilarnych i kolejny z mikrofonów. Tył to szklana tafla, przecięta jedynie przez logo firmowe i okrągłą, dość mocno wystającą oprawkę aparatu fotograficznego. W tą oprawkę wkomponowano dwa obiektywy i podwójną diodę LED. I ma to układ taki przypominający nieco buźkę, a wszystko to otacza bardzo fajnie mieniący się pierścień przywodzący na myśl luksusowe zegarki. No dość ładnie to wszystko wygląda. Ale, nigdzie nie widać diody powiadomień, no bo jej po prostu nie ma. Zamiast tego po prostu mamy wyświetlane powiadomienia na ekranie. Jedni to lubią, inni nie, no trudno. Specyfikacją nie będę Was zanudzał. Zainteresowani znajdą ją w linku pod tym filmem w opisie na dole. A zatem, z czym się je Moto G? Jaki ten telefon jest? Obudowa. No mnie się podoba. Telefon bardzo ładnie się mieni, jak widzicie. Nie każdemu przypadnie do gustu ta wystająca oprawka, bo kiedy go odłożymy, to on się buja, jak chcemy coś tam na ekranie nastukać. No to nie każdy ten detal polubi, no ale w sumie z drugiej strony fajny wyróżnik tego telefonu. Jeżeli chodzi o trwałość, jest w porządku. Mój egzemplarz nie ma rys, jak na razie, a normalnie go użytkowałem bez pokrowca, zaznaczam, pokrowiec psuje trochę estetykę telefonu, ale z drugiej strony nie trzeba co chwila tego telefonu wycierać, a jak widzicie, brudzi się dosyć szybko. Względem ergonomii nie mam żadnych zastrzeżeń. Wszystko jest ok, telefon dobrze leży w ręku. Dzięki tej wystającej oprawce mamy podparcie pod palec. On pewnie leży w dłoni, nie ucieka, pomimo tego, że jest śliski. Nie ma tendencji do jeżdżenia po gładkich powierzchniach. Przyciski są tam, gdzie być powinny, trafiają pod palec. Mogłyby być trochę bardziej oddalone od siebie, ale no nie, no jest w porządku. No. Ja jestem trochę wybredny, pod tym względem mam duże łapy, ale generalnie przycisk włącznika ma taką porowatą fakturę, jest łatwo wyczuwalny. Jest ok. Czytnik linii papilarnych. Dobra rzecz. Działa prawidłowo, pewnie zdecydowanie lepiej niż proste rozpoznawanie twarzy, które tutaj mamy, które daje się oszukać zdjęciem, niestety. No, natomiast czytnik jest jak najbardziej w porządku, a do tego obsługuje bardzo fajne gesty, bo możemy zlikwidować przyciski interfejsu na ekranie i przejść wyłącznie na czytnik. I prostym gestem w prawo, w lewo oraz dotknięciem obsługiwać interfejs
zastępując przycisk Back, przycisk Home i przycisk ostatnich aplikacji. To jest bardzo fajne rozwiązanie, bardzo mi się spodobało i co najważniejsze, przyzwyczaiłem się do niego. Oprócz opisanych już przeze mnie gestów na czytniku linii papilarnych, są tu również gesty, które znamy z wcześniejszych Motorola, jak chociażby włączanie latarki takim potrząśnięciem, czy uruchamianie aparatu pokręceniem telefonem, czy robienie zrzutu ekranu czy pociągnięciem trzech palcy, tudzież wyciszanie dzwonka poprzez uniesienie telefonu. To już znamy, to już było w Motorolkach. No i oczywiście w G6 Plus również jest. Jest to wszystko zgromadzone w osobnej aplikacji Moto, po prostu Moto. Oprócz tego mamy drugą aplikację, która zajmuje się dźwiękiem. To jest apka Dolby Audio. No jak już jestem przy dźwięku, to muszę Wam powiedzieć, że tu jest naprawdę bardzo fajnie grający głośnik. Jeden jedyny na górze słuchawki, ale naprawdę daje radę. Brzmi tak dość donośnie, dźwięcznie, ale bez takiego metalicznego nalotu. Dobrze słychać rozmowę, bardzo dobrze ten głośnik nadaje się do przenoszenia głosu, nieźle nadaje się do filmów, no, do muzyki już tak trochę średnio, no bo wiadomo, on gra taką średnicą, ani basu, ani sopranu za dużo nie ma, trochę tam coś się pojawia, taki niższy rejestr, ale no basem bym tego nie nazwał. W każdym razie, głośnik jest tu dobry. No i skoro dobrze odtwarza głos, to i do rozmów bardzo dobrze się nadaje. Z tego telefonu bardzo fajnie się rozmawia. No a ogromnym atutem Moto G6 Plus jest to, że ma osobny slot na dwie karty SIM i na pamięć microSD, czyli żadna hybryda i nie musimy z niczego rezygnować. Chcemy mieć dwa SIM-y i pamięć? Proszę bardzo, możemy mieć. I to jest bardzo fajne w tym smartfonie i to jest jego spory atut. Oczywiście wszystkie inne potrzebne moduły łączności też tutaj mamy. Jest i NFC, jest Bluetooth, jest Wi-Fi w dwóch zakresach. Wszystko to działa prawidłowo. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. A sterowanie, zarządzanie dual SIM-em, czyli dwiema kartami SIM, jest proste i w zasadzie wygląda tak jak w każdym innym telefonie typu dual SIM. Interfejs Moto G6 Plus to w zasadzie, można powiedzieć, surowy interfejs Androida. Bez żadnych udziwnień, bez żadnych bajerów. Są tutaj tylko te dwie dodatkowe aplikacje Moto i Dolby, o których już wspominałem. No, dokładają jeszcze trzecią, LinkedIn, nie wiem po co, ale to jest wszystko, jeżeli chodzi o nadprogramowe dodatki w tym telefonie, czyli gesty plus dwie aplikacje potrzebne, trzecia średnio potrzebna i to jest wszystko, co dostajemy ponad standard, czyli ponad to, co daje nam zwykły, czysty Android. Jeżeli chodzi o wydajność, jest średniak, więc też nie wymagamy cudów, ale muszę przyznać, że pracuje całkiem zacnie. Telefon nie irytuje, nie ma przycinek, nie tnie się czy przy przełączaniu między aplikacjami, czy podczas ich uruchamiania. Czasem zobaczymy, że no dobra, przy pierwszym włączeniu ikonki pojawiają się po pewnej chwili, pierwsze otwarcie galerii po restarcie, no też chwilkę zajmie, ale to nie jest tak, że ten telefon jest powolny. Nie, jest całkiem szybki. I bardzo sympatycznie się z niego korzysta, ja absolutnie nie mogę na niego narzekać. Jeżeli chodzi o akumulator, to mamy w zestawie szybką ładowarkę i bateria napełnia się dosyć szybko, mniej więcej w 1,5 godziny. No i jak szybko ją opróżnimy? Tak naprawdę cały dzień spokojnie wytrzyma. 2 dni to tak absolutnie bez żadnych wyrzeczeń. Co prawda tak, nie tłuczemy w gry, nie nagrywamy non-stop filmów, nie podświetlamy non-stop, nie ślipiamy na ekran cały czas, ale kiedy tak zwyczajnie, normalnie, tak jak chodzimy do pracy i tak dalej, korzystamy z tego telefonu, 2 dni bez problemu wytrzyma. Jeżeli się trochę pobawimy zarządzaniem energią, no to i 3 dni pochodzi. Bez problemu, to nie jest tak, że musimy ze wszystkiego rezygnować, robimy czarno-biały ekran i tak dalej, i tak dalej. Nie, mamy normalny smartfon, no wiadomo, nie łoimy non-stop na nim, ale używając go w sposób taki zrównoważony, jesteśmy w stanie dociągnąć do 3 dni. No ale dla sprawiedliwości też dodam, że i w jeden dzień też bez problemu go rozładujemy, bo mi się udawało. Fotograficznie Moto G6 Plus nawet trochę mnie zaskoczyła. Nie spodziewałem się aż tak przyzwoitego poziomu. Jak na telefon za 1200-1300 zł, to robi naprawdę przyzwoite zdjęcia. No naturalnie nie jest to poziom tych najlepiej fotografujących flagowców, ale no, na swojej półce cenowej to jest dość mocny gracz. Robi dobre zdjęcia w dzień,
nie nadzwyczajnie dobre, ale po prostu takie ok, wyraźne, dobrze nasycone kolory. Ciężko do czegokolwiek się przyczepić, mając oczywiście jako punkt odniesienia cenę telefonu. Jeżeli chodzi o zdjęcia przy słabszym świetle, no jest już nieco gorzej, ale nadal całkiem dobrze jak na telefon w tej cenie, a jak się pobawimy trybem manualnym, to nawet będzie bardzo dobrze. No ale, że mamy podwójny aparat, to mamy też dodatkowe bajerki. Po pierwsze, rozmywanie tła. No działa zupełnie przyzwoicie. Trochę sobie nie radzi, ale to jak w każdym tego rodzaju smartfonie. Trochę sobie nie radzi tam, gdzie dużo detali, na przykład jakiś włosek tu odstaje czy coś, no to u mnie nie odstaje, ale wiecie. No to tam nie zawsze precyzyjnie, idealnie to wytnie. Ale jest tu jeszcze coś. Możemy wyciąć obiekt z pierwszego planu i przenieść go na zupełnie inne tło. Czyli robimy sobie fotkę, albo ktoś nam robi, a potem wklejamy się na przykład pod piramidami, pod Pałacem Kultury, czy na działce wuja Janusza, gdziekolwiek chcemy. Co ważne, to działa zupełnie przyzwoicie. Jedyne, co trzeba zrobić, to znaleźć mniej więcej jednolite tło i odpowiednio się ustawić. Tutaj aparat nam podpowie, jak to uczynić. I już, i gotowe. Naturalnie są też animowane naklejki, możemy sobie doprawić rogi, jeżeli małżonka nam tego jeszcze nie zrobiła. Możemy sobie nałożyć okularki, pośpiewać do mikrofonu, to wszystko może być animowane. No, działa, po prostu to działa, jest ok. Upiększanie, no jeżeli tym suwaczkiem nie przesadzimy, to też jest zupełnie dobre. I przedni aparat też w zasadzie przy tej cenie, no nie daje powodów do krytyki, nie daje powodów do narzekania. Ale jest tu jeszcze jeden bajer. Rozpoznawanie obiektów, rozpoznawanie przedmiotów. I na przykład kierujemy aparat na jakiś zabytek, a system Google wyszuka, podpowie, sztuczna inteligencja tam popracuje i pokaże nam, co to jest za zabytek. Dowiemy się czegoś. Albo nie, bo czasem sobie ten system nie radzi i na przykład chodnik przed moim domem rozpoznam jako jakieś greckie ruiny. No nie jest ruiną, ale no dobra. Czasem działa, czasem nie. Ogólnie można powiedzieć, fajna zabawka, ale na przyszłość. Z filmowaniem jest już nieco gorzej, bo o ile obraz w zasadzie jest całkiem ok, nawet w 4K możemy nagrywać, o tyle z dźwiękiem dzieje się coś dziwnego. Początkowo myślałem, że zasłoniłem któryś mikrofon, bo jest ich kilka. Może pokrowiec przeszkadza. Zdjąłem pokrowiec. Trzymałem telefon na różne sposoby. Cały czas ten dźwięk jakiś taki jest zniekształcony. Jak? No to możecie zobaczyć w opisie tego filmu. Macie linki do klipów, które wrzuciłem bez żadnej obróbki, tak na surowo na YouTube'a. No posłuchajcie sami, jak to brzmi. Coś jest nie tak. Dźwiękiem w filmach nagrywanych przez Moto G6 Plus dzieje się coś niedobrego. Jest taki dziwnie dudniący. Myślałem, że to kwestia pokrowca, w jakim nosiłem telefon. Ale nie, po wyjęciu pokrowca jest tak samo. Zwracałem uwagę, żeby nie zasłaniać mikrofonów. Żaden z nich nie był zasłonięty. To niczego nie zmieniało. Ten dźwięk cały czas brzmiał podobnie, niestety. I powiem wam, że w sumie ten problem z dźwiękiem w filmach to jest chyba najpoważniejszy niedostatek tego smartfona, bo reszta jest zupełnie ok. Dobra, można trochę ponarzekać na to, że obudowa się brudzi, no ale w większości szklanych telefonów tak samo się brudzi, a tu przynajmniej nie rysuje się zbyt szybko, zbyt łatwo. Można trochę by było ponarzekać na brak diody powiadomień. Jednym przeszkadza, innym nie. No mnie akurat jakoś tam strasznie nie przeszkadzało, bo są powiadomienia na ekranie. Wystarczy pomachać nad telefonem i już. I widzimy, co jest grane, więc nie robię z tego zarzutu, ale wspominam dla tych, których to interesuje. Natomiast jest potrójny slot na karty. Nie musimy rezygnować z rozbudowy pamięci, kiedy chcemy mieć dual SIM. Jest dobra jakość dźwięku. Przyzwoite zdjęcia. Przyzwoite osiągi baterii, przyzwoita wydajność, no wszystko jest w zasadzie ok. Interfejs taki, jaki większość z nas lubi, czyli czysty, bez udziwnień, a jeżeli chcemy go sobie udziwnić, to zrobimy to sami i producent nie będzie nam mówił, co jest dla nas dobre. W zasadzie, no ja bym nie narzekał. Pytanie, czy warto za ten smartfon dać niecałe 1300 zł, bo tak mniej więcej w tej chwili kosztuje. Wiecie co?
Ja bym chyba dał. Nie, na pewno bym nie skreślał tego telefonu na starcie. Jest to mocny gracz w tej półce cenowej. A tak naprawdę wybór należy do Was. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że niedociągnięć w Moto G6 Plus jest naprawdę niewiele. A jeżeli atuty tego telefonu Was przekonują, no to kupujcie. I to by już było na tyle. Żegnam się z Wami oczywiście dziękując za oglądanie i zapraszając na kolejne filmy. Teraz pakuję Moto G6 do pudełeczka i biorę się za następne recenzje, na które już dziś Was serdecznie zapraszam. Zatem do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć.